Istnieje wiele dźwięków, które mogą przerwać nam spokojny sen, jednak niektóre bywają naprawdę przerażające. Wycie psa w ciągu nocy każdemu potrafi zmrozić krew w żyłach, podobnie jak wilk, który potrafi wyczuć skradającą się wokół domu śmierć i próbuje ostrzec swoich właścicieli. Śmierć najczęściej przybiera postać jakiegoś nocnego zwierzęcia, by po zmroku śledzić swoje ofiary. To dlatego pohukiwania sowy, krzyki pustułki czy nietoperza napawają nas ogromnym przerażeniem. Czy Wam również ciężko zmrużyć oczy, gdy kot zaczyna przejawiać dziwny niepokój? Brzmi znajomo, prawda? Bo koty to stworzenia szczególnie wyczulone na zjawiska nadprzyrodzone, dlatego zawsze jako pierwsze są w stanie zauważyć śmierć, która chce się dostać do naszego domu. Czasami jednak zamrożące krewy w żyłach wrzaski wcale nie odpowiadają zwierzęta. W wierzeniach ludowych pojawiają się upiory, których potworne krzyki zapowiadają rychły zgon każdemu, kto usłyszy je w nocnej ciszy. Czy zdarzyło się Wam kiedyś tak, że budzicie się w nocy ze snu i choć odzyskaliście już świadomość, nie jesteście w stanie się poruszyć? Potem wpadacie w panikę, bo zauważacie jakieś straszne, tajemnicze postacie. To paraliż senny. Rodzima demologia zna takie przypadki. Okazuje się bowiem, że to działanie krwiożerczych mar, które siadają ludziom na piersiach, unieruchamiając ich i dusząc, by pozbawić swoje ofiary życia. Tak naprawdę nie ma przed tym ucieczki, podobno pomaga tylko modlitwa. Sny, w których widzimy naszych bliskich zmarłych, są bardzo częste, zwłaszcza podczas żałoby po ich śmierci. Psychologowie tłumaczą, że to kwestia przeżywania poczucia straty. Istnieje jednak teoria mówiąca o tym, że marzenia senne, w których spotykamy zmarłych, są zapowiedzią naszej własnej śmierci. Bliscy odwiedzają nas, ostrzegając przed niebezpieczeństwem. Robią to w naszych snach, ponieważ wtedy balansujemy na cienkiej granicy pomiędzy światem żywych a umarłych. W wielu szamańskich rytuałach sen był metodą na nawiązanie łączności z duchami przodków i bogami. Kiedy dusza trafiała do ich świata, była zdana na łaskę lub niełaskę wyższych bytów. Zdarzało się i tak, że z transu nie udało się wyjść. Istnieją podania, które mówią, że szamanów pod żadnym pozorem nie wolno przedwcześnie budzić. Jeśli ich dusza nie zdąży wrócić do ciała, będą skazani na wieczną tułaczkę po drugiej stronie. Podobał się film? Pozostawcie kciuka do góry. Zapraszam do oglądania moich innych ciekawych, strasznych materiałów, jak i do komentowania pod filmami. Wesprzyjcie mój kanał, zasubskrybujcie. Będę bardzo wdzięczna i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.